Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, a dziś w rozmowie moim i Państwa gościem będzie pan Piotr Kuczyński. Dzień dobry, witam Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Temat giełdowy, kanał o tematyce też giełdowej, więc nie może być inaczej, jak właśnie przede wszystkim giełda papierów wartościowych. O giełdzie porozmawiamy o polskich akcjach, o polskich indeksach. I od razu na początku, Panie Piotrze, pierwsze pytanie. Jakie są Pana odczucia dotyczące tych ostatnich ruchów, które obserwujemy na WIG-u 20? Dynamiczne wzrosty, które rozpoczęły się tuż przed wyborami parlamentarnymi, które trwają w zasadzie do dnia dzisiejszego. Czy to już skrajny optymizm, czy to może powrót normalności na polską giełdę? Powrót zagraniczny na polską giełdę, tak mógłbym powiedzieć, dlatego że zagraniczne fundusze bardzo niedoważały Polskę przed wyborami, znaczy nie bezpośrednio przed wyborami, tylko przez lata przed wyborami. No z różnych powodów, nie będziemy do nich wracali, z różnych powodów Polska nie była faworytem tych funduszy, które inwestują na rynkach rozwijających się, bo my ciągle jesteśmy traktowani jednak jako rynek rozwijający się. Po wyborach no to widzieliśmy entuzjazm, widzieliśmy wzrost WIG-u o blisko 6, WIG-u 20 o blisko 6%, potem następnego dnia poprawka. To normalna sprawa. Fundusze dopływają w tej chwili, nawet dzisiaj czytałem informacje w różnych portalach o tym, jakie poszczególne fundusze amerykańskie, jak zmieniają nastawienie do polskich akcji, zwiększają procentową zawartość w swoich koszykach polskich akcji. No a to się łączy oczywiście z takimi uderzeniami, jak widzimy czasami. Te 5,8%, jak powiedziałem, 2% prawie następnego dnia, potem 4 czy 5 sesji lekkiego spadku, a potem znowu uderzenie. No tak gra za granicę, tak to wygląda. Oni niespecjalnie się przejmują tym, że kupią nieco wyżej. Chodzi o to, żeby więcej tego, żeby wypełnić ten założony przez komitet inwestycyjny poziom procentowy udziału polskich akcji w koszykach. No i tak to właśnie wygląda i pewno będzie nadal wyglądało, dlatego że polskie akcje nadal są bardzo tanie. Zobaczymy oczywiście, co wymyśli nowy rząd, bo ten nowy rząd niestety zobaczymy dopiero najpewniej po 11 grudnia. Chociaż ja bym jednak po exposé pana premiera Morawieckiego, po tym jak prezydent zaprzysięża jego rząd, nie wiem co to będzie za rząd, lekko półśmieszny. No to jest naprawdę niepotrzebne przedłużanie agonii, niepotrzebne szkodzenie Polsce, tak można powiedzieć. Ale jak już ten rząd zostanie zaprzysiężony, to przecież można złożyć konstruktywne wotum nieufności ze własnym premierem, prawda? Więc może nie trzeba czekać aż do 11 grudnia. Chociaż jakoś tak wątpię, żeby demokratyczna opozycja odważyła się to zrobić, no ale ja bym to zrobił. No tak czy inaczej zobaczymy, co nowy rząd postanowi. Musi sprawdzić finanse, musi nowelizować projekt budżetu, bo nie ulega wątpliwości, że on będzie jakoś nowelizowany. Musi podjąć bardzo ważne decyzje, choćby nawet o VAT-cie na żywność, czy o tarczy ona nie jest antyinflacyjna, ale o tarczy, która ma bronić polskie portfele przed wzrostami cen energii. No naprawdę ważne rzeczy, które będą docierały na rynek w styczniu, bo w grudniu to już raczej nie, a jeżeli to w sposób nieznaczny. No i nie będzie to taka gładka autostrada sześciopasmowa, broń się Panie Boże, nie będzie to droga z wybojami, z potężną opozycją i różnie może się wtedy dziać. Na razie, jak powiedziałem, fundusze szczególnie zagraniczne zwiększają udział w polskie akcje, a polskie akcje nadal są tanie i gdyby nawet WIG20 zyskał 40%, 50%, no to dopiero średni wskaźnik cena na zysk doszedłby do tego europejskiego, czyli z 8 zrobiłoby się 12. Naprawdę wtedy dopiero moglibyśmy powiedzieć, no jest stosunkowo drogo, a może właściwie jest to wycenione dobrze. Więc długa droga przed nami. W kontekście właśnie tutaj nominacji do rządu mamy taką informację, że
poniedziałek, ewentualnie jeszcze w piątek, w ten czarny piątek, informacje ze strony pana Morawieckiego mają zostać podane. No zobaczymy, jak one będą się kształtować. Oczywiście w kontekście stabilności na polskim rynku wydaje się, że im szybciej ten rząd zostanie uformowany, tym lepiej. Wspomniał pan o tych możliwych wzrostach na indeksie WIG 20. Pojawiają się też ostatnie informacje o tym, że być może inwestorzy posiadający akcje, no na przykład powyżej jednego roku w swoim portfelu o wartości pakietu do 100 tysięcy złotych będą zwolnieni z podatku Belki. Oczywiście to tylko projekty, ale czy właśnie tego typu działania mogą sprawić, że ten nasz polski rynek no nieco bardziej skupi się, nasi polscy inwestorzy, na inwestowaniu, a niekoniecznie na tej wszechobecnej spekulacji, z którą mamy do czynienia już od wielu lat? Wie pan, dla mnie spekulacja nie jest terminem pejoratywnym. Nie uważam, że to jest zły termin. Uważam, że kupuje się akcje na giełdzie po to, żeby zarobić, a nie po to, żeby od sobie je trzymać. W związku z tym wszystko jest spekulacją. No, czyli to jest, nazwiemy to ładnie inwestowaniem, czy brzydziej spekulacją. Dla mnie jest to spekulacja i nie uważam, że to jest termin negatywny. To jest pejoratywne określenie. Nie uważam tak. No inaczej, a jeżeli chodzi o to zwolnienie z podatku Belki do 100 tysięcy złotych inwestycji, właśnie ciekawe, czy inwestycji, czy zysku? Chyba inwestycji, prawda? Zobaczymy, co będzie w ustawie, jeżeli takowa się pokaże. Ja od wielu, wielu lat, wielu naprawdę lat apelowałem, żeby zwolnić z podatku Belki długoterminowe inwestycje. Nie mówiłem o limicie. No rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby nie było krzyku, że się pozwala zarabiać milionerom. Rozumiem to, więc to jest dobry krok. To byłby dobry krok, że te 100 tysięcy i przynajmniej rok trzymania akcji czy innych aktywów finansowych, rozumiem, że również obligacji, powodował, czy funduszy inwestycyjnych, powodowałby zwolnienie z podatku Belki. To niewątpliwie przyciągnęłoby więcej ludzi, tak powiem, z ulicy. No, proszę się nie obrażać, ale profesjonalni inwestorzy tak często określają tych, którzy są mniej biegli w grze giełdowej. O tak mogę powiedzieć. To nie jest znowu, że ulicznicy, tylko że po prostu ludzie, którzy się mniej znają na giełdzie. Czy to jest plus? No i plus i minus, proszę pana, bo dlatego że plusem jest to, że więcej pieniędzy napłynie na giełdę. To jest niewątpliwie plus. Plusem jest to, że więcej będą zyskiwały mniejsze spółki w tej chwili jeszcze bardzo gdzieś tam odstające od tych dużych. Dlaczego odstające od dużych? No dlatego, że fundusze zagraniczne inwestują w spółki duże i płynne, proste. Nie będą inwestowały w coś, na czym się obraca 10 tysięcy złotych na sesji, prawda? No bo to ani wejść w to niespokojnie nie można, ani wyjść z tego nie można. No ale jak będzie więcej drobnych inwestorów, to te spółki będą na tym zyskiwały. Już to już było widać w październiku bodajże. Pierwszy napływ do funduszy inwestycji akcji, 220 milionów złotych, to i tak jest 1/5 tego, co wpływa do funduszy dłużnych, ale już pierwszy ruch widać i może to być utrwalone. Także to jest plus, a minusem jest to, że no wiecie państwo, zazwyczaj się kończy to hossą i tym, że ci, którzy są niedoświadczeni, kupują blisko szczytu, a potem tylko płaczą. No właśnie, a wracając jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście tych wpływów do budżetu państwa, ostatnio widziałem statystykę, to jest kilka miliardów złotych, nieco ponad 1% PKB, patrząc na dane za ubiegły rok, więc to nie jest aż tak duża ta cegiełka, że w teorii to ograniczenie podatku Belki, nawet zmniejszenie czy ustalenie kryteriów byłoby aż tak bardzo istotne, a dla nas, giełdowych inwestorów, mogłoby być takim game changerem. Panie Piotrze, kolejna sprawa. W pierwszej swojej wypowiedzi, w odpowiedzi na pierwsze pytanie, wspomniał pan o tym rynku rozwijającym się, o tym, że cały czas jesteśmy w ten sposób postrzegani. No, w wielu miejscach słyszymy właśnie tego typu opinie. A kiedy będziemy mogli powiedzieć o tym, że nasz rynek jest rynkiem rozwiniętym, że już nie gonimy, tylko dogoniliśmy? Czy będziemy tutaj patrzeć na standardy życia, na PKB? Jak to interpretować w kontekście rynku akcji z giełdy papierów wartościowych? No cóż, jeżeli chodzi o, oddzielając akcje od gospodarki, o sam rynek akcji, tak,
GPW, no to GPW jest maleństwem, naprawdę maleństwem i nie spodziewam się, że będzie poważnie bardzo poważnie traktowana przez rekinów finansjery. No w to nie wierzę. Po prostu dalej dającej się przewidzieć przyszłości, w to nie wierzę. Jeżeli zaś chodzi o gospodarkę, no to jeżeli zbliżymy się do Francji, Niemiec, w rozwoju gospodarczym, PKB na osobę, czy partycie siły nabywczej, idzie to całkiem nieźle, od razu muszę powiedzieć, no to wtedy pewnie nas te większe różnego rodzaju agencje przerzucą do koszyka rynków rozwiniętych. Jedna z nich już to zrobiła chyba 2 lata temu. No, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale to jest nieistotne. Ona była mniej znacząca. Ona już nas lokuje w rynkach rozwiniętych, ale te większe to jeszcze musimy trochę poczekać. Jasne. Jeżeli chodzi o kapitalizację polskich spółek, owszem, po fuzji kapitalizacja Orlenu, no dawniej PKN Orlen, teraz chyba poprawniej nieco politycznie jest nazywać spółkę Orlenem, no ma tę kapitalizację już na poziomie dużych kilkudziesięciu miliardów złotych. Pozostałe no cały czas jeszcze wydaje się, że mocno odbiegają od właśnie tych największych spółek z zachodu przede wszystkim. Czy jakby jest Pana zdaniem szansa na to, że jakieś duże podmioty w najbliższych latach pojawią się na giełdzie papierów wartościowych, czy raczej możemy mówić tutaj jedynie o, jeżeli już o inwestycji zagranicy na polskim rynku i o poszerzaniu, to ich właśnie tej sieci, a no, o duże spółki z Polski będzie ciężko. Orlen, właściwie oni zmienili nazwę oficjalnie na Orlen. Orlen jest w dalszym ciągu maleństwem, mimo tych kilkudziesięciu miliardach złotych, maleństwem na tle innych spółek zagranicznych z tego sektora, z sektora paliwowego. Naprawdę to jest maleństwo w dalszym ciągu. No a poza tym ja jakoś nie jestem przekonany, że Orlen w tym stanie, który skupił pan prezes Obajtek w tejże firmie, wytrzyma dłużej niż rok. No o tak powiem odważnie. Według mnie pewne spółki zostaną z niego wyłączone i wróci do tego, czym powinien być od początku, a nie jakiegoś nie jakimś super konglomeratem, który zarządza wszystkim, jest ważniejszy czasem niż gospodarka polska. No tak nie powinno być. Ja byłbym za tym, żeby po pierwsze wydzielić niektóre rzeczy, na pewno wydzielić prasę z powrotem, uwolnić prasę od nadzoru biznesowego w jednej spółki. Mówię o prasie regionalnej. No i PGNiG też pewno bym wrócił do poprzedniego stanu. Poza tym zmniejszym udział Skarbu Państwa w tych potężnych molochach różnego rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli Skarb Państwa nie miałby aż tak dużo do powiedzenia, jak teraz ma na zgromadzeniach wspólników, to byłoby lepiej dla tych spółek. Nie ulega żadnej wątpliwości. Gorzej dla polityków, mniej miejsc do obsadzenia, mniej intratnych miejsc do obsadzenia, mniej synekur. A po drugie, zagranica by dużo łaskawszym okiem spoglądała na spółki z mniejszym udziałem Skarbu Państwa. Naprawdę jestem przekonany, że tak by było i w związku z tym dla GPW, dla indeksów na GPW, dla GPW również, no bo im większy, wyższy obrót, im więcej akcji się obraca, im większy obrót złotych, tym większe zyski są giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa. Więc to by pomagało w napływie kapitału zagranicznego i generalnie pomagałoby w rozwoju rynku papierów wartościowych w Polsce. Pozwoli pan, że jeszcze nawiążę do tej odpowiedzi. Zwiększenie, inaczej, zmniejszenie właśnie udziału Skarbu Państwa, czyli zwiększenie udziału kapitału prywatnego, tak nazwijmy. Tylko pytanie, jak to zrobić, żeby przynajmniej w krótkim terminie nie odbiło się to negatywnym echem na kursie, bo co możemy zrobić? Możemy no na przykład sprzedać akcje w ABB przez Skarb Państwa, załóżmy, i kapitał prywatny może wtedy na te akcje się zapisać, ale ABB raczej jest owiane złą sławą na giełdzie papierów wartościowych, bo cena też zazwyczaj musi być atrakcyjna i to decyduje o obniżce kursu w krótkim terminie, czy ewentualnie emisja akcji, żeby tych akcji było po prostu więcej, ale to też zazwyczaj nie jest najlepsza informacja. Jak to zrobić, żeby no, te kursy po prostu nie oberwały, mówiąc kolokwialnie, rykoszetem w ramach takiego działania? No, Skarb Państwa mógłby na przykład pakietowo sprzedać w kilku transakcjach pakietowych dużym inwestorom, nawet poza rynkiem, bo przecież to jest możliwe,
bez wpływania na kurs jakąś część swoich akcji i w ten sposób mniejszy był udział. Naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. No, tylko właśnie pod warunkiem, że gracz, który te akcje by przejął, no, zdaniem rynku przynajmniej będzie przynajmniej tak dobry jak te akcje w rękach Skarbu Państwa, ewentualnie może nawet lepszy, bo kapitał prywatny, ale na przykład duży inwestor, a niekoniecznie ta ulica, o której już dzisiaj powiedzieliśmy. No wie pan, ta ulica, o której żeśmy powiedzieli, byłaby w grze wtedy, kiedy akcje byłyby wypuszczone do wolnej sprzedaży na GPW, prawda? No tak. Wtedy możliwe byłoby, żeby drobni inwestorzy też kupili. Jest to, jak myślę, że gdyby rzeczywiście obniżano udział Skarbu Państwa w takich dużych spółkach, no to część tych akcji trafiłaby do tego drobnego akcjonariatu, po to, żeby wielki krzyk się nie podniósł, że to się wyprzedaje nie wiadomo komu, żeby nie zaczęto mówić, że w referendum było pytanie o wyprzedaż majątku Skarbu Państwa, prawda? Pamięta pan Tak, referendum tak, tak. niesławne, no właśnie. No więc pewnie by część by trafiła. Po tym ja wcale nie jestem pewien, czy tak rządzący postąpią. To jest tylko moje widzimisię, a nie konsultowane z nikim z zewnątrz. Oczywiście. Było dzisiaj o spekulacji. Ja też nie uważam, że słowo spekulacja musi być odebrane tylko i wyłącznie negatywnie, choć w wielu przypadkach taki kontekst możemy temu słowu nadać. Natomiast pospekulujmy w takim razie. Pospekulujmy, wspomniał Pan już o tej predykcji dotyczącej potencjalnych wzrostów największych spółek z indeksu WIG20. No załóżmy, gdyby Pan na dzisiejszy dzień, mamy 20 dzień listopada, miał próbować rozlokować swój kapitał między WIG-iem 20, a załóżmy MWIG-iem, SWIG-iem, czy może parkietem New Connect, to czy skupiłby się Pan właśnie na tych największych podmiotach, czy może szukałby Pan okazji w tych mniejszych spółkach, które jeszcze nie wystartowały do tych wzrostów za WIG-iem 20? Przy większym kapitale, gdybym dysponował większym kapitałem, większym, znaczy parę milionów, paręnaście milionów, kilka milionów, różnie, no raczej miliony lub nawet setki tysięcy złotych, to bym szukał wśród WIG-u 20. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku jakichś zawirowań, jakichś czarnych łabędzi, które wypłyną, a na pewno kiedyś wypłyną, byłoby łatwo się pozbyć tych akcji, bo duża płynność jest na tych spółkach. Naprawdę to ma olbrzymie znaczenie dla większych kapitałów, bo tak jak mówiliśmy paręnaście minut temu, bardzo łatwo jest kupić akcje maleńkiej spółki, gdy się obraca kilkanaście tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mało tego, bardzo łatwo jest wyciągnąć tę akcję o 100-200% do góry. Tylko później niech pan spróbuje sprzedać parę milionów złotych na takiej spółce. Robi się wtedy piękna katastrofa, bo jest przepaść i nie ma komu sprzedać. I można się sprzedawać i sprzedawać i sprzedawać dużo czasu może zająć, zanim się wyprzeda ten swój majątek zaangażowany w tęże spółkę. Także dla większych kapitałów duże spółki, mniejsze mogą szukać wśród bardzo małych czy średnich spółek. Nawet kapitały większe mogą u nich szukać, jeżeli widzą ich perełki, które jeszcze nie dojrzały, które jeszcze są w tej muszli tworzone, które dopiero się tworzą, rodzą i będą jeszcze większe i jeszcze fajniejsze. To wtedy można rzeczywiście zacząć inwestować w te mniej średnie spółki, stopniowo zwiększając ilość zaangażowanego kapitału w miarę wzrostu tej spółki, w miarę tego, jak ona będzie rosła i dążyła ku temu gronu najfajniejszych liderów, czyli tych 20 największych spółek. Oczywiście, a zestawiając główne indeksy, załóżmy, że teraz mamy punkt zerowy, oczywiście wliczamy już te wzrost na WIG20, ale od teraz startujemy, to ten potencjał do wzrostu całych koszyków WIG20, MWIG-u, SWIG-u, jak pan uważa, dla którego indeksu od teraz jest największy? No ja w dalszym ciągu widzę jednak WIG20, bo znam, w końcu 30 lat jestem albo na rynkach finansowych, albo przy rynkach finansowych. W związku z tym wiem, jak za granicę inwestuje. To oni właśnie kupują tak, jak powiedzieliśmy, kupią coś, odczekają, znowu coś kupią, odczekają, a na końcu to już pędzą każdego dnia po wiele procent nawet czasami, kiedy jest naprawdę prawdziwy szczyt i ja bym raczej angażował się w większe spółki, licząc na zagranicę, ale jednym okiem patrzył na to, czy przypadkiem nie napływa coraz więcej pieniędzy na
spółki na, do funduszy krajowych z rynku krajowego, bo jeżeli ta ilość pieniędzy wpłynie naprawdę, nie będzie to 200 milionów, a będzie to miliard na przykład, no to wtedy trzeba byłoby na poważnie patrzeć również na średniaków, nawet jeżeli się ma nieco więcej pieniędzy niż 2000 zł na przykład, prawda? No i tyle. I ja bym stawiał w dalszym ciągu, inaczej mówiąc, na WIG20. Na razie, z punktu widzenia dzisiejszego, 20 listopada. To nagranie, które teraz realizujemy, jest przeznaczone dla społeczności inwestycyjnej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, dla takiej grupy, którą prowadzę. Co pan jako nasz właśnie znamienity gość z tak wieloletnim doświadczeniem rynkowym mógłby doradzić teraz inwestorom, którzy dopiero zaczynają się giełdą interesować, na co zwrócić uwagę na początku, no żeby od razu się nie sparzyć, chociaż jak to się mówi, czasem lepiej się na początku sparzyć niż odnotować duży sukces, bo później może się wiązać ten sukces z bardzo dużym problemami. Trochę poczytać różnych książek. Vanka Tarpa, jest chyba już niedostępna książka, obawiam się. Znakomita. Giełda, wolność, pieniądze, poradnik spekulanta to się nazywa. Nie wiem, to gdzieś mam, gdzieś ją tutaj mam, gdzieś ona tutaj stoi. Naprawdę znakomita, mimo że bardzo leciwa. To ma, nie wiem, kilkanaście lat, może 20 lat, ale pewne metody, pewne zarys pewnych strategii czy zasad, on w dalszym ciągu obowiązuje. Tutaj rynki nie zmieniły się aż tak, żeby to nie obowiązywało, szczególnie indywidualnego inwestora, bo to o tym mówimy w tej chwili. Więc to po pierwsze, troszkę poczytać, troszkę się zastanowić nad tym. Po drugie, no, mieć własny system. Ja nie wiem, czy to u pana już opowiadałem tę historię, którą chyba wszędzie już opowiadałem. A to tutaj prawdopodobnie nie, to chętnie jeszcze wysłuchamy. To proszę bardzo. To a propos systemu, że trzeba mieć własny system. Ja czytałem, no już też 20 lat temu, jednej z książek opowiadano historię prawdziwą, anegdotyczną, ale prawdziwą, człowieka, który na Wall Street odnosił szalone sukcesy. No i jak, dlaczego odnosił szalone sukcesy? No, pierwsze i podstawowe to było to, że on był zdecydowanie no, upośledzony umysłowo, no, ewidentnie, nie ma cudów. Dlaczego tak można było powiedzieć? No bo nosił ze sobą pustą butelkę po Coca-Coli, którą miał złamaną antenkę samochodową i twierdził, że przez tę antenkę dostaje od UFO dostaje sygnały kupna i sprzedaży. Brzmi trochę śmiesznie, prawda? Mało powiedziane trochę, bardzo śmiesznie. I co? I odnosił sukcesy. Na czym to polegało? Dlaczego odnosił sukcesy? Proste. Oczywiście to nie dostawał żadnych sygnałów od UFO, to jest jasne. Jak kupował coś i źle trafił, to się wszyscy z niego naokoło nabijali, więc on szybciutko zamykał pozycję. Miał dużo, bardzo małych strat. Dużo, bardzo małych. Jak przez przypadek trafił, a to nawet małpa potrafi trafić, jak wiecie Państwo, z rzucania strzałkami do tarczy. Więc jak przez przypadek trafił i akcje się pieły, no to on chodził, się chwalił i trzymał, i trzymał, i trzymał, i trzymał. I miał niewiele bardzo zyskownych pozycji i dużo maleńkich strat. W sumie wychodził na spory plus. Dlaczego? Bo miał własny system. Czy on jest głupi, czy on jest nienormalny, czy on jest śmieszny, czy jaki? Ważne jest mieć własny system. Ja na przykład stosowałem zawsze metodę uśredniania do góry, nie do dołu, bo uśrednianie do dołu, co bardzo wielu będzie Państwu polecało, ja uważam, że to jest prosta droga do katastrofy. Owszem, to się może udać, tylko popatrzcie Państwo. Kupujecie akcje, one tanieją 10%. Mówicie, no dobra, to ja to jeszcze dorzucę, uśrednie, cena wyjdzie mi tam nieco wyższa, ale uśrednie. Okej, cena znowu spadła, następnej, znowu kupujecie. Okej, znowu cena średnia wam się obniżyła, jesteście zadowoleni. No potem akcje tanieją, 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 tracą 90%, zostajecie z tymi akcjami i już nigdy tego nie odrobicie. No i to jest właśnie uśrednianie do dołu. Ono jest, owszem, czasami przynosi super zyski, to prawda, ale czasem prowadzi do kompletnego bankructwa, naprawdę. A uśrednianie do góry polega na tym, że kupujemy,
akcja nam się, jeżeli nam spada trochę, to zgodnie z tym człowiekiem od tej złamanej antenki zamykamy pozycję i do widzenia. Mała strata i nic się nie dzieje. Jeżeli drożeje, to kupujemy następną porcyjkę tych akcji, cena nam średnia podskakuje, umieszczamy zlecenie stop koło tej ceny, czy tam trochę niżej, w razie czego, żeby mieć małą stratę, co najwyżej, i czekamy. Cena znowu rośnie, znowu troszkę dokupujemy, cena nam znowu idzie, znowu podnosimy zlecenie stop i tak się bawimy. I to zazwyczaj powoduje, że wychodzimy albo z zyskiem, albo bez straty. To wiele razy to wypraktykowałem. I nieraz mi się udawało wyjść właśnie w ten sposób. Bardzo dziękuję za opowiedzenie tej historii, bo ona też początkującym osobom może pewne rzeczy właśnie uzmysłowić, pokazać, jak to realnie może wyglądać. Panie Piotrze, na koniec naszej rozmowy jeszcze taki temat właśnie nieco luźniejszy. Czy panu zdarza się również na polskiej giełdzie pospekulować, na przykład mając na uwadze wzrost popularności jakiegoś sektora, dobre czy złe informacje z jakiejś spółki właśnie, i to wiąże się z tym, że loguje się pan na swój rachunek inwestycyjny i podejmuje decyzje, no takie na szybko w zasadzie, bez jakiejś głębszej analizy, czy raczej już na bazie tych wieloletnich doświadczeń inwestowanie długoterminowe z ewentualnymi niewielkimi okresowymi modyfikacjami? Wie pan, jest taki prosty wzór. On jest naprawdę bardzo prosty, po pierwsze. Po drugie, niekoniecznie musi być rzeczywiście stosowany, bo ludzie są różni. No ale ten wzór mówi, że jeżeli chcesz inwestować akcje, to w swoim koszyku inwestycyjnym powinieneś mieć akcji zgodnie ze wzorem 100 minus wiek. Jeżeli chodzi o udział procentowy, o tym mówimy. Znaczy mówiąc, jeżeli ja mam 73 lata, no to 100 minus 73 jest 27. W swoim portfelu powinien mieć najwyżej, no powiedzmy, 1/4 w akcjach. Dlaczego tak? No dlatego, że akcje są jednak bardziej ryzykowne niż obligacje. Ja nie mówię o funduszach obligacyjnych, które straszliwie dostały skórę w 2022 roku. Mówię o obligacjach na przykład Skarbu Państwa, detalicznych. W związku z tym, no i jeżeli miałbym więcej, no to załóżmy, że mam 50% albo 70% w akcjach, no i trafiam w jakąś bessę, no i tracę 30, 40, 50% kapitału, no bo nie mam odpowiedniego systemu, bo to się przecież może zdarzyć, prawda? No to co wtedy? No wtedy może się okazać, że ja już nie zdążę w swoim życiu odrobić tej straty. A człowiek młody ma 25 lat, może 75% inwestować w akcje, dostanie w skórę, dostanie po portfelu. Jeszcze ma dużo czasu, 50-60 lat, żeby zapomnieć o tej stracie. Także to ma ręce i nogi. Ja nie stosuję tej metody. Stosuję metodę pod tytułem, no zawiesiłem na kołku inwestowanie w akcje. Trzymam się raczej bezpiecznych instrumentów, chociaż nie unikam na przykład złota, prawda? No bo złoto, ja naszym klientom zawsze mówiłem, mimo że Xelion nie handluje złotem, mówiłem, że 10-15% wolnego kapitału warto trzymać w fizycznym złocie, nie papierowym, nie w kontraktach na złocie, na złoto, a w fizycznym złocie, dlatego że jeżeli by prawdziwy kryzys nastąpił, nie wiem, załóżmy do 2049 roku Chiny chcą przejąć Tajwan, no będzie wojna o Tajwan na przykład, no to wtedy fizyczne złoto będzie nie do dostania, cena wystrzeli gdzieś tam w niebiosa. Więc tak, na wszelki wypadek 10-15% stawki złota na przykład warto trzymać. No a tak to raczej trzymam się obligacji Skarbu Państwa. Nie są to kolosalne sumy, no ale za te dwa ostatnie, za 2023 czy 2024, to te 10-11% netto z kapitału można osiągnąć. To jest całkiem przyzwoite. I czego chcieć więcej od życia, dokładnie przy takiej stopie zwrotu, a w kontekście złota, no też tak się kiedyś zastanawiałem, jakie realne zagrożenie takie mogłoby się pojawić, które wiązałoby się, no, na przykład z tąpnięciem na kursie, no może coś w stylu ostatnich zdarzeń z diamentami, gdzie udało się syntetycznie stworzyć, nazwijmy to, produkt, który imituje niemal jeden do jednego, a jest wielokrotnie od diamentów tańszy. No pytanie, czy jesteśmy w laboratorium w stanie stworzyć coś na podobieństwo złota fizycznego. Alchemicy próbowali.
jakoś im nie wychodziło stworzenie złota z innych metali, przerobienie. Nie, ja, wie pan, ja zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu zresztą, że Chińczycy na pewno będą chcieli wyrzucić dolara, znaczy nie wyrzucić, tylko drastycznie obniżyć udział dolara w handlu zagranicznym. Na razie ten udział się zmniejsza stopniowo, jest 20 chyba parę procent w tej chwili, udział dolara, tylko trzeba proszę zauważyć, że Amerykanie naprawdę już w ogóle uwierzyli w tak swój geniusz, że są największy, najwspanialsi, jedyni hegemonem prawie, że nie patrzą w ogóle na to, co się dzieje z ich finansami. Naprawdę, proszę państwa, ponad 33 biliony dolarów zadłużenia, 130 kilka procent w stosunku do PKB, prawie 8% deficytu budżetowego. Gdyby to była Polska, to powiedzielibyśmy, że to jesteśmy bankrutem, prawda? Ponieważ to są Stany i same sobie drukują tego dolara, którym się zadłużają, no to ludzie uważają, że tego nie ma, nie, starają się tego nie zauważać, o tak można powiedzieć. Ale przyjdzie kiedyś moment, kiedy zauważą, kiedy na przykład Chińczycy oprą juana o złoto. No i co wtedy będzie się działo? No będzie się działa katastrofa dolara, a katastrofa dolara to jest potężny wzrost ceny złota. I o tym trzeba pamiętać. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że inwestorzy, obserwatorzy grupy też będą bardzo wdzięczni za te słowa eksperta. No i cóż mogę powiedzieć z tego miejsca? Życzenia też. Dużo zdrowia, dużo takiej radości na co dzień. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się przy okazji kolejnej rozmowy tutaj na kanale. Dziękuję bardzo. Dziękuję.